może ekscesów, spokój. I pierwsze pytanie, co ty dałaś swojej przyczynie? Szczerze mówiąc, to jest prosto, po prostu prezent. Jeszcze niedawno chodziłam po sklepie, spodobały się mi piórka. Pomyślałam, że moja przeciwniczka będzie w nich ładnie wyglądała. Więc to jest więc gościnności w naszym kraju. Mam nadzieję, że w ringu nie będziesz taka gościnna. W ringu to jest zupełnie inne miejsce, gdzie już zupełnie inne reguły i zachowania. Widziałeś przeciwniczkę na wadze, jak ją oceniasz, jak się prezentuje twoim zdaniem? Czy to jest dobry właśnie po przeciwnika? Moja przeciwniczka jest bardzo dobra, powiem szczerze, jest bardzo doświadczona, która stoczyła 7 mistrzowskich takich walk o pas mistrzostwa świata, była mistrzyni świata w takiej wadze, więc ja uważam, że jak najbardziej dopasowana jak na pierwszą walkę przeciwniczka. Jak się czujesz tutaj? Ja czuję się bardzo dobrze, spokojnie, miła atmosfera. Uważam, że akurat o to chodzi, żeby czuć się dobrze. Koncentracja, jak ostatnie chwile przed walką? Ja chcę przespać i wyspać się, ponieważ mam małego chłopaczka, który w nocy mnie non-stop budzi. Dlatego mam taki zamiar, żeby tej nocy przespać. Całą noc. Całą noc. Życzę i jutro powodzenia w ringu. Do zobaczenia na walce. Do zobaczenia.